Motomikołaje, czyli Mikołaje na motorach, także w tym roku wyruszą, aby obdarować paczkami osoby i rodziny najbardziej potrzebujące. Właśnie startuje kolejna akcja charytatywna, jeśli ktokolwiek chciałby ją wesprzeć, ma na to szansę. Paczki mikołajkowe trafią m.in. do osób samotnych, potrzebujących rodzin, a także do podopiecznych hospicjum i domu pomocy społecznej. Fajna akcja, zapraszam wszystkich mieszkańców Nowego Sącza do udziału i okolic. Zawsze byliście hojni, było to cudownie. Mamy też kilku sponsorów, kilkunastu sponsorów, którym bardzo dziękujemy za poprzednie lata. I nisko się kłaniemy, prosimy o wsparcie w tym roku także. A pomóc można w różny sposób, zarówno wpłacając pieniądze, jak i przygotowując gotową paczkę. Jesteśmy w trakcie uruchomienia zbiórki publicznej, także wszystko odbywa się zgodnie z zasadami prawa, z literą prawa. Ta zbiórka będzie uruchomiona, będziemy zbierać do zapieczętowanych puszek. Mamy także uruchomioną zrzutkę na portalu internetowym oraz tutaj w CIT-ie można, jeśli ktoś by był dobrej woli, może osobiście przynieść. Najbardziej są pożądane już gotowe paczki, bo to dużo pracy nam jak gdyby odpada, żeby je przygotować. Żeby je zrobić. W akcję Moto Mikołajów mogą się włączyć nie tylko osoby indywidualne, ale i szkoły. Swój akces zgłosiło już kilka placówek, w tym Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Samochodowych oraz Szkoła z Janczowej. Będzie ten wolontariat z tych szkół, będzie nas wspierał i oczywiście prosimy wszystkie szkoły, które by chciały wziąć udział w naszej akcji, żeby się dołączyły. Oczywiście są telefony podane na naszej stronie. Proszę dzwonić i kontaktować się z nami. Przygotowując gotową paczkę bądź przekazując do niej żywność, zabawki czy maskotki, warto też pamiętać o tym, aby były one nowe i z odpowiednim terminem przydatności do spożycia. Mikołaje z podarunkami wyruszą spod sądeckiego ratusza 4 grudnia punktualnie o godzinie 12. Chcemy zrobić to w tym roku tak, żebyśmy byli zauważeni. Będziemy przejeżdżać przez ulice miasta. Jeśli pogoda pozwoli, zrobimy dużo hałasu, żeby nas było widać. Mamy patronat prezydenta miasta Nowego Sącza i władz miejskich. Bardzo się z tego cieszymy. Moto Mikołaje proszą także o wskazywanie osób i rodzin, do których trzeba dotrzeć z mikołajkową paczką. Wszelkie informacje zostaną zweryfikowane. Szczegółowe wiadomości na temat organizowanej przez Moto Mikołajów akcji są dostępne na stronie www.motosacz.pl lub na ich facebookowym profilu.